Hej, oto niedzielę, bo to informacje, a między innymi nowy Ford Bronco, Mercedes AMG GLA 45, nowy Mitsubishi Outlander, Opel Via, Volkswagen Viaro dla Chin oraz nowa Cupra Leon IV. Lecimy! Ford nadal prowadzi testy nowego modelu Bronco, który wraca po 24 latach. Nowe auto zadebiutuje w 2020 roku i będzie to terenowe małe auto. Odróżniamy dwie wersje Bronco, Baby oraz Bronco 2, czyli o wiele większy model. Nowy Ford Bronco dostanie silnik od Mercedesa o mocy 450 koni mechanicznych oraz 480 Nm momentu obrotowego. Bronco będzie miał pudełkowate kształty nadwozia. Zbudowany będzie na platformie terenowych aut. Rywal Jeepa Wrangela, Suzuki Jimny'ego oraz Mercedesa klasy G plus Range Rovera Defendera. Mercedes na drogach publicznych testuje najbardziej usportowioną wersję drugiej generacji GLA, czyli 45. Dostanie grill od Panamerica na sportowe błotniki i detale na zderzakach oraz kilkucalowe felgi. Z tyłu cztery końcówki wydechów i mini spoiler. Pod maską pojawi się silnik od wersji AMG GLA 45 o mocach 437 koni mechanicznych, 453 konie mechaniczne, a wersji AMG GLA 45S 473 konie mechaniczne, 491 konie mechanicznych. Debiut pod koniec tego roku. Już teraz marka Mitsubishi prowadzi testy kolejnej generacji Outlandera. Nowy model będzie zbudowany na konstrukcji konceptu Engelberg. Czyli jakoś. Tam widzimy tu grill w kształcie litery X, cienkie LED-owe światła oraz na zderzaku światła o dojazdy dziennej. Z tyłu nowego auta pojawi się listwa świetlna. W gamie pojawią się wersje z 2 i 3 rzędami siedzeń, odmiany spalinowe oraz elektryczne. Debiut za rok. Volkswagen prowadzi na rynek chiński minivana o nazwie Viaro. Jako następca Sharana. Odróżnia się ogromnym grillem, a do tego połączone LED-owe światła oraz plastikowy zderzak. Z tyłu zauważamy również zderzak z plastiku, ale bez rur wydechowych, więc wiemy, że to wersja hybrydowa. Pod maską znajdzie się silnik o mocach 110 do 173 koni mechanicznych. Marka Cupra do gamy wprowadzi nowego Leona. Widzimy tu czarny grill z logiem Cupra, cienkie LED-owe światła oraz zarąbiste felgi. Pod maskę trafi auto, auta wejdzie silnik o mocy około 500 koni mechanicznych, a w wersji FR 625 koni mechanicznych. Dzięki za oglądanie. Mam do Was informację. Ten tydzień co będzie to wolny od odcinku, bo mam za dużo na głowie. Nie nadążam, więc do zobaczenia w następnym tygodniu. Cześć!